Witam księdza proboszcza Tuszowskiej parafii Wiesława Koniora oraz księdza wikarego Jerzego Skiminę, którym serdecznie dziękuję za odprawioną mszę świętą i wygłoszone Słowo Boże. Witam pana posła Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztofa Popiołka. Witam panią Joannę Rębisz, dyrektor biura senatora Władysława Ortyla. Witam pana Jana Tarepatę, radnego sejmiku województwa podkarpackiego. Witam pana Andrzeja Rabąszczę, starostę powiatu mieleckiego. Witam pana pułkownika Mirosława Ciesielskiego, komendanta WKU w Mielcu. Witam pana Józefa Dąbrowskiego, prezesa Banku Spółdzielczego w Mielcu. Witam pana komisarza Wiesława Kluka, komendanta Komisariatu Policji w Tuszowie Narodowym. Witam pana Mariusza Kołsa, dyrektora oddziału Banku Spółdzielczego w Tuszowie Narodowym. Witam pana Zdzisława Kortykę, prezesa Zarządu Powiatowego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polski i byłych więźniów politycznych. Witam pana Pawła Dębickiego, prezesa Światowego Związku Żołnierzy AK. Witam radnych powiatu mieleckiego, radnych gminy Tuszów Narodowy na czele z panem przewodniczącym Waldemarem Maziarzem. Witam Towarzystwo Społeczno-Kulturalne imienia generała Władysława Sikorskiego w Tuszowie Narodowym na czele z panem prezesem Jerzym Rzepką. Witam kierowników jednostek organizacyjnych powiatu mieleckiego i gminy Tuszów Narodowy. Serdecznie witamy pana Krzysztofa Brzuzak, projektanta pomnika generała Władysława Sikorskiego w Radomyślu Wielkim. Oraz witamy pięknie pana Andrzeja Bajora, fundatora tego pomnika. Witam przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, sybiraków, kombatantów, poczty sztandarowe, sołtysów z terenu gminy, sympatyków osoby generała Sikorskiego, mieszkańców, dzieci i młodzież. Szanowni Państwo, zakończenie Dni Tuszowa Narodowego zbiegło się z kolejną rocznicą narodzin generała Władysława Sikorskiego, którego postać dla wielu z nas jest bardzo dobrze znana. Niemniej należałoby, korzystając z dzisiejszej okazji, ponownie przywołać na pamięć jego dewizę: Bóg, honor i ojczyzna, którą nam pozostawił w spuściźnie, abyśmy ją przejęli jako swoją i wcielili we własne życie, a następnie przekazali ją w spadku przyszłym pokoleniom. Żyjąc zgodnie z powyższą dewizą, na pewno na pierwszym miejscu znajdzie się w naszym życiu Bóg i ojczyzna. Źle byłoby, gdybyśmy się sprzeniewierzyli tej dewizie. Oznaczałoby to zdradę Boga i ojczyzny. Przeciwieństwem wspomnianej dewizy jest obojętność na los ojczyzny albo działanie zgoła na jej szkodę i jej zgubę. Kto się nie troszczy o dobro wspólne, jakim jest ojczyzna, ten jest zdrajcą nie tylko jej, ale i Ewangelii. Również milczenie w razie grożącego niebezpieczeństwa w ojczyźnie może być jej zdradą. Człowieka o takim zapatrywaniu można by porównać do pasażera okrętu kurczowo pilnującego swego bagażu, zamiast zajęcia się ratowaniem statku, do którego wdziera się woda i na którym on sam osobiście się znajduje. Zachowanie się wspomnianego pasażera przypomina nam wielu z tych, którzy obecnie w swoim zaślepieniu, w pogoni za karierą zgardzili Bogiem i wydawszy się własnej ojczyzny, przeszli na stronę wrogów. I zdają się robić wszystko, co tylko w ich mocy, aby doprowadzić do unicestwienia
naszego narodu. W związku z powyższym spada ogromna odpowiedzialna działalność na rodzinę, szkołę i na Kościół za wychowanie młodego pokolenia w duchu dewizy Bóg, honor i ojczyzna. Zaniedbanie wychowania pod tym względem dzieci i młodzieży może również okazać się zdradą i pogardą wobec Pana Boga. Oby ten epitet zdrajcy nie przyjmował do kogokolwiek z nas jako symbol hańby po wszystkie czasy. W dniu dzisiejszym awanse na stopnie oficerskie otrzymują dwaj kombatanci z naszej gminy. Pan Franciszek Wieczerzak z Tuszowa Małego i pan Franciszek Gruszewski z Malinia. Obydwaj walczyli za Polskę. Po mobilizacji i krótkim przeszkoleniu trafili na front w 1944 roku. Brali udział w niezwykle krwawych walkach o wał pomorski. Pan Wieczerzak trafił do niewoli w czasie walki nad Nysą Łużycką. Po wyzwoleniu obozu niemieckiego przez wojska rosyjskie powrócił do kraju i swojej miejscowości w Grochowem. Dzisiaj w jego imieniu nominację odbierze żona, która jako dziecko w 1940 roku z rodziną trafiła na nieludzką ziemię, na Syberię. Do kraju wróciła dopiero w 1946 roku. Cieszymy się, że jest wśród nas pan Franciszek Gruszewski. Kończąc, dziękuję osobom zaangażowanym w przygotowanie dzisiejszej uroczystości i proszę ich o kontynuację w kolejnych latach. W tym miejscu dziękuję za przygotowanie konkursu i turnieju Wiedza o Generale Sikorskim, w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy. W ten sposób utrwalamy dziedzictwo historyczne. Jeszcze raz wszystkim bez wyjątku, którzy przyczynili się